Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Katarzyna Skrzyńska zapraszają do obejrzenia referatu z trzecich mazowieckich spotkań archeologicznych poświęconych archeologii i historii żydowskiego Mazowsza. Teraz zapraszam pana Ryszarda Sandrowskiego, aby zechciał nam opowiedzieć o badaniach archeologicznych na warszawskiej Gęsiówce. Badania na Gęsiówce. Tutaj jest nazwa Gęsiówka jest dość szeroka i obejmuje kilka różnych założeń. To znaczy pierwszym i podstawowym to jest więzienie. Więzienie Gęsiówka, które powstało w XIX wieku i jest kontynuacją koszar koronnych, potem koszar carskich. Ja badania, które teraz będę omawiał, dotyczą tylko tego terenu, to znaczy więzienia ceglanego położonego przy Gęsiej, przy Dzikiej. Badania były w czterech sezonach prowadzone. Pierwszy, najstarszy, był prowadzony w 1998. Prowadziła te badania pani Martyna Milewska i to były typowe badania wykopaliskowe na terenie koszar artylerii koronnej w miejscu, w którym był projektowany i został potem wybudowany budynek Muzeum Historii Żydów Polskich. Kolejnym etapem, który był kontynuacją tych badań z 98, w październiku 2009 roku, poproszono mnie właśnie pani Martyna, żebym poprowadził nadzory takie typowe przy budowie, przy odsłanianiu fundamentowania i płyty fundamentowej lania, czyli pierwszego etapu budowlanego Muzeum Historii Żydów Polskich. Miały być to nadzory w razie różnych reliktów i tak dalej, miały się przekształcić w normalne badania wykopaliskowe. Niestety ówczesne kierownictwo budowy Polimexu załatwiło w ten sposób, że kierownik, czyli ja plus moja współpracownica pani Joanna Borowska, którym razem prowadziliśmy te nadzory, mieliśmy tylko z zasiadki, z zaogrodzenia patrzeć i robić zdjęcia. I na tym się praktycznie zakończyło. Ale troszeczkę tych oprócz zdjęć, oprócz rysunków powiedzmy lokalizacyjnych, plus zabytków, których dostarczali nam koledzy geolodzy, plus osoby, które były związane z nadzorem rabinackim, dlatego że był tam też nadzór rabinacki prowadzony, przy możliwości, przy wykopach mogły występować kości. I z nadzoru rabinackiego też pan oddawał nam zabytki, ale przy okazji znalazł i przeniósł kości na teren cmentarza żydowskiego. Tam wyszły dwie czaszki, tylko może nie na terenie więzienia, ale na terenie naruszonym przez obrys budynku muzeum, dlatego że budynek muzealny oprócz zachodniej części wschodniej części koszar i tego Gęsiówki objął również trójkątny placyk, czyli rozszerzenie Dzikiej, plus częściowo wciął się w kilka posesji przy ulicy Dzikiej zasypanych gruzem, plus tam znajdowały się gruzowiska, pozostałości, resztki z 1943 roku i również kości, które nie były wyprane. Także to jest w 2009, a następne badania były w 2010-2012 i były prowadzone na prośbę i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i były to badania poszukiwawcze archiwum alterów, czyli w miejscach, w których miały być zakopane archiwum czy pisma rodziny cadyków, rabinów z Geru.
i to były w 10 i 12 też na terenie Gęsiówki, ale na terenie nie w obrysie Koszar, tylko w terenie, który przynależał na zachód w stosunku do zabudowań koszarowych. I tak, pierwsze dwa sezony badań finansowała Stowarzyszenie Żydowskiego Instytutu Historycznego, a w 2010-2012 roku finansowała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce. Można poprosić? I tutaj mamy zaznaczony obszar badań. Główne kółko to jest mniej więcej teren muzeum, budynku muzealnego, a te dwa mniejsze kółeczka to są miejsca, w którym były poszukiwania prowadzone. Tu mamy zaznaczony obrys więzienia Gęsiówka murowanego plus prostokątem mniej więcej zaznaczony obrys dzisiejszego Muzeum POLIN. Dwa mniejsze kółeczka to jest teren poszukiwań przy ulicy Karmelickiej Archiwum Alterów. To jest przerysowany czy nałożony plan Gęsiówki z planu Lindleya na współczesny podkład terenowy. Tak to wyglądało i mamy tutaj dokumentację z badań pani Martyni Mileckiej, odsłonięcia koron murów i wykopach odsłonięcia poszczególnych elementów architektonicznych czy wyposażenia już więzienia. To znaczy mamy obrys murów w poziomie mniej więcej 20-30 cm od obecnego poziomu terenu, a w obrębie już we wnętrzu więzienia mamy pozostałości kanałów kanalizacji z około 1872-75 roku. Dalej poproszę. To jest zrysowany plan po nadzorach archeologicznych, które prowadziliśmy w 2009 roku. I są to no, przerysy, generalnie przerysy z podkładów wcześniejszych, czyli od strony zachodniej mamy zarys budynku koszarowego, budynku więziennego. Od strony północnej i od strony północno-wschodniej są to zarysy murów kamienic przy ulicy Dzikiej i wewnątrz istniały piwnice, które zostały potem zasypane w czasach powojennych. Tak to wyglądało teren, widok terenu w początku od budowy procesu inwestycyjnego. To jest ten teren Muzeum POLIN. Tu przystąpienie koparkami do ściągania, ściągania warstw. To są te dwa mniejsze kanały wychodzące czy w obrębie koszar, budynku koszarowego. Tu został, musiał być przeniesiony, trasa musiała zostać, trasa kanalizacji przeniesiona, dlatego że odcinek dużego kanału lindlejowskiego łączący Żoliborz ze Śródmieściem, który odprowadza z Żoliborza ścieki, został w projekcie budynku muzealnego wszedł w obręb i musiał zostać usunięty. I to jest pozostałość tego kanału lindlejowskiego z lat 90. Przy czym tutaj w okresie, podczas rozbiórki tego kanału starałem się, żeby można było, jakaś instytucja mogłaby przejąć autentyczny obiekt architektoniczny, ale żadna instytucja nie chciała, ani Muzeum Powstania Warszawskiego, ani Muzeum Kanalizacji Wodociągów, nikt tego nie chciał po prostu przejąć. Tak to wygląda wykopy, które pod fundamenty i pod piwnice, pod piwniczenie budynku muzealnego. Tu już etap wylewania ławy fundamentowej.
I tak w 2012 roku widok z drona, dzięki badaniom w 2012 wykorzystaniu dronów, mogliśmy również zrobić zdjęcie bryły budynku muzealnego i to jeszcze jest przed zakończeniem budowy. Widać po lewej stronie jeszcze baraki budowane. Nieliczne zabytki, znaczy więcej zabytków mieliśmy i jest lista zabytków, które zostały przekazane i zarówno z badań 98, jak 2009 została przekazana do inwentaryzacji, przekazana do Muzeum Historii Żydów Polskich i to są takie wybrane no, zabytki. Typu gazeta przedwojenna jeszcze z 39. Tam była filiżanka porcelanowa z Bogu Chwały. Tutaj mamy już moment badań z 2010. To jest stricte poszukiwawcze badania, które zostały jak gdyby wymuszone przez badania badaczy z Jerozolimy z 2007, badania georadarowe. W 2007 ekipa z badaczy przeprowadziła w terenie między ulicą Karmelicką a bryłą koszar, czy więzienia Gęsiówki, przeprowadziła normalne poszukiwania georadarowe. I skończyło się to praktycznie tym samym, co w Wałbrzychu i w okolicy ze Złotym Pociągiem. To znaczy na terenie wykryto trzy bardzo silne sygnały z dokładnością do kilkunastu centymetrów, z dokładnością w GPS-ie i tak dalej. I jak rozpoczęliśmy badania, to natychmiastowo było sprawdzenie tych trzech punktów. No i się okazało, dalej można poprosić. To jest ten widok terenu tych badań poszukiwawczych, czyli Karmelicka było po prawej. Tutaj rozpoczęcie prac i momencik. I w koparka. Ściągaliśmy teren z góry tych nasypów i wyrównań już powojennych. Się okazało, że na głębokości około 1 metra mamy wielkie głazy granitowe. I to we wszystkich trzech punktach były to głazy granitowe, które tam od metra do 1,5 metra głębokości. Także te punkty to nie były poszukiwane beczki czy jakieś wielkie rzeczy związane z tym, żeby tam zakopać te archiwum czy te pisma, a punkt, czyli teren badań był wyznaczony czy został wskazany przez opis z wydawnictwa z lat 60. jednego z hasydów, który miał to zakopywać i określił dokładnie miejsce 5 metrów od wejścia do Gęsiówki, czy do więzienia. I na tej podstawie te wejście zewnętrzne z drugiej strony, nie te główne, tylko te drugie, stało się tym miejscem, w którym miało być ukryte właśnie archiwum. I te pierwsze miejsce, no się okazało, że te trzy punkty to są niestety, ale te granity. Potem w 2010 roku też metoda była następująca, wybranie tego punktu, że to jest 5 metrów od wejścia, bo kilka wejść było w tym na terenie tego budynku więziennego, plus kolejne lokalizacja badań była związana z pawilonami więziennymi, które też tam funkcjonowały już poza głównym obrysem. To jest wykop z 2010, to są calec, poszczególne elementy humus. Tu akurat jest humus, ale w innych miejscach były to w obrębie calcowej gliny czy piasku były głębokie wkopy pod wybierzyska gliny do cegielni. Można cofnąć jeszcze? O. I tu jest słup z drewnem, z deskami, które się okazało, że są dwa ciągi tej konstrukcji drewnianej.
być i prawdopodobnie była to podpiwniczenie, czy to dolna partia szopy ceglarskiej, która jest zaznaczona w 1790 roku na planie łanów nowomiejskich. Dalej poproszę. I jeszcze następny. I tu jest lokalizacja wykopów, które były już metodami wykopaliskowymi, metodami archeologicznymi poprowadzone i jest to narożnik ulicy Anielewicza i Karmelickiej. To jest praktycznie ulica Gęsia, dokładnie jakieś 1-2 metry od wykopu siódmego tego południowego przechodziła ta pierwotna. W obrębie tych wykopów niestety, ale to wszystkie warstwy były zniszczone, dlatego że funkcjonowało w tym miejscu funkcjonowały pawilony więzienne, które były poza głównym obrysem więzienia tego pierwotnego, tego dużego, podstawowego z koszar. Tu zaznaczony jest na wykopie zaznaczony jest mur ceglany, który był fundamentowaniem tego jednego z tych pawilonów pochodzących z XIX wieku. Poproszę dalej. Widok z powietrza z drona wykopów. Dalej. Jest to ten fundament, jedyny element, który się ostał. Tak to wygląda na profilu, że to jest wszystko zostało zniszczone w 1965 roku. W tych zasypiskach gruzowych są materiał, czy no, monetki z lat 60. Jeszcze wcześniej można poprosić. I tu jedynym elementem, którym można było się spodziewać znalezienia czy odkrycia archiwum czy pozostałości, była latryna, która jest na rysunkach Lindleyowskich, a która zachowana została tylko w dolnej partii i to przesypana ta warstwa wapna. Reszta to są już nasypy późniejsze. Dalej. I taki szybki wybór materiału, który się powtarza we wszystkich badaniach, z wszystkich badań ten zabytki się powtarzają od drugiej połowy XVII do XX wieku. Ceramika, szkło, kafle i tu będzie kilka planów dotyczących właśnie miejsca badań. To jest 1772 plan miasta i mniej więcej obszar badań, czyli w którym miejscu jest teren obecnego Muzeum Historii Żydów Polskich, to jest ten na zachód od ulicy Dzikiej. Tam były pola, łany nowomiejskie. Dalej poproszę. To jest plan z 1790 roku, w którym jest podział łanu świętojerskiego, ale po drugiej stronie ulicy Gęsi już widzimy zarys koszar artylerii koronnej, którym wybudował Stanisław Zawadzki za pieniądze z króla Augusta Poniatowskiego. Oprócz tego zarysu koszarowego na zachód widoczna jest ta cegielnia, które być może właśnie, że te dwie ściany są pozostałością tej cegielni, która funkcjonowała przypuszczalnie właśnie w okresie budowy. Dalej poproszę. To jest widok 1808 Bacha, plan Warszawy i obszar, jak to wyglądało w tym okresie, kiedy nastąpiła przebudowa frontu budynku koszarowego, bo koszary zostały wzniesione w latach 1784-1792. Koszary artylerii koronnej i tam funkcjonowała artyleria koronna. Po 1808 tutaj po okresie księstwa warszawskiego koszary stały się siedzibą pułku dragonów, tak zwanych Wołyńców, a w 1875 koszary zmieniono na więzienie, które zostało nazwane Gęsiówką. Dalej poproszę. To jest
plan z 1851. Jest ten budynek koszarowy plus ten tylny plac, który też przynależał do działki czy posesji koszarowej. Tak dalej. Plan z Lindleyowski z 1896. Tak mniej więcej wyglądało w latach 36-40. To jest w 45, w lipcu bodajże, lotnictwo rosyjskie zrobiło fotografię Warszawy. I to jest właśnie zdjęcie, czy ortofotomapa, która na podstawie tych zdjęć lotniczych została zrobiona. Po prawej jest budynek więzienny Gęsiówka. Tu są te pawilony, które też przynależały i one nawet funkcjonowały jako więzienie do 64-65 roku. W 46 roku, tak dalej poproszę, powstał szkic więzienia, w którym pokazane są pozostałości, jakie pozostały z czasów wojny, czyli kości, topioły, tam jeszcze zaznaczone są, że puszki po cyklonie i tak dalej. I to jest, UB miało przejąć ten budynek jako swoją siedzibę i w 1946 roku została wyczyszczona, zostały ekshumowane te szczątki i przeniesione na cmentarz żydowski. Także w tym momencie, w 1946, ten obszar został wyczyszczony pod względem, że tam szczątków, nie było już szczątków, a w czasie rozbiórki w 64-65 roku tego terenu, tych budynków, się okazało, że cały budynek został rozebrany poniżej posadzki. Także obrys budynku muzealnego, tam już kości nie było, szczątków kostnych nie było. Następne poproszę. I widok z powietrza to jest 2016. Tak to wygląda. Dziękuję.